Siemanko, jestem Lucek, a to jest BeamNG Drive, moi drodzy. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Dzisiaj będziemy się ścigać w Rallycrossie. Będziemy jeździć na rajdach właściwie, czyli będziemy ścigać się tym czymś. To wygląda strasznie, ten samochód, w sensie wygląda jak jakieś pudełko. I what the fuck, nie mogę nim jeździć, a bo jest gra spozowana. Dobra, już mogę. Jedziemy, jedziemy. Wow, to jest, wspaniały dźwięk, niesamowity. Normalnie jak Mercedes C63 AMG, no niesamowity. Dobrze, skupmy się na jeździe, w razie jest spoko. Mogę oczywiście zmienić sobie kamerę. Mogę zaciągnąć ręczny. Ojej, ojej, nie tak to miało wyglądać. Oh man, prawdziwy klasyk. Niesamowite. W środku przypomina mi jakiegoś Opla. Ten środek, nie wiem. Tak jakoś. Ale... wiecie co? Ten samochód w testach zderzeniowych chyba nie wypada najlepiej. A szczególnie przy uderzeniach bocznych. Zobaczcie, stajecie niutkie drzwi. No nie wiem, nie wiem. Teraz się okaże, jeśli się okaże, może akurat przejadę idealnie, chociaż jeśli znacie moje perypetie w grze Dirt Rally, no to raczej nie będziecie optymistycznie patrzyli na los tego samochodu na tej trasie. Boję się, co to będzie, ale spokojnie, spokojnie. Myślę, że jakoś damy radę. Na razie idzie. Ja strasznie w samochodach nie lubię tego typu kierownic jak tutaj. Ale to może to jest kwestia przyzwyczajenia, wiecie. Nie wiem, czy projektanci takich kierownic, no bo to nie jest wymysł twórców BeamNG Drive, tylko to jest ogólnie zgapiony projekt z jakiejś kierownicy tam. Ale ogólnie takie mi się nie podobają. Pewnie twórcy chcieli jakoś futurystycznie podejść do sprawy, ale takie myślenie futurystyczne w samochodach do użytku codziennego mało brakowało. Nie zawsze się sprawdza. Przynajmniej mnie to troszeczkę kłuje w oczy. Dobra, jedziemy. Ile ja tam jadę? Ojej, prawie stówka. Muszę uważać. Albo i nie. Spokojnie, na razie spokojnie. Na razie spróbujmy to w ogóle przejechać. To jest 12 na 14 checkpointów. Jak na razie idzie spoko, no. Nie ma żadnych problemów. Mój hatchback, nazwijmy to. Nie wiem, co to za samochód. Nie wiem, jakiego samochodu jest to imitacja, ale udało mi się naprawdę osiągnąć jakiś tam czas. Dobra, jedziemy na kolejne coś. Co my tu mamy? To był ojej, tam się coś stało dziwnego. Rallycross! Long course! Tak, znowu mamy tego wspaniałego samochoda. Ale tym razem ma fajne chlapacze zupełnie i ma w środku kratę. Nie wiem, czy poprzedni model miał, ale ten ma więcej mocy. Woo! Ups, ups, trochę wyboiście, ale spoko, spoko. Na razie dajemy radę. Gaz! No, kurde, do końca. Jak mu dupa siada, słuchajcie. Okej, okay, okej. Okay. Zdaje się, że w tej grze jakoś ostatnio została poprawiona fizyka jazdy, bo jeździ się przyjemniej, te samochody jakoś tak śmiesznie nie skaczą jak wcześniej. Jeździ się, no, prawie tak jak w jakiejś symulacji. Prawie że, ale i tak samochody są leciutkie. No, wystarczy mały wybój i lecisz po prostu w kosmos. Dobra, uwaga, uwaga, uwaga. Oh shit. Małe zderzenie, nic poważnego. Chyba jeszcze dam radę. O, no mała usterka. Ja mówiłem, że ten samochód jest kiepski w testach zderzeniowych. Zobaczcie, co się dzieje. Nie mogę ruszyć, nie mogę już. Cholera, ruszyć. Jak ten samochód spisze się przy zderzeniu. O, czujesz? Nie wiem. Nie wiem, co się z nim teraz stanie, naprawdę, ale podejrzewam, że zgniecie się do samej kierownicy. Oh, co mu tu wyleciało przez maskę? Nie, dziękuję. Szkoda, że nie mamy tutaj napędu na tył. Chociaż podejrzewam, że z tyłem też nie jest za dobrze. Ej,
Nieźle się złożył. Strasznie mi się podoba. Wow, ej, tu mamy sportową kierownicę. Kona jest troszeczkę w powietrzu teraz. No, klatka nie za dużo nam pomogła, chociaż chyba kierowca przeżył, skoro jeszcze rusza głową. Tak, cały samochodzik jest odrobinkę zdeformowany. Wiecie co, dobra, powiedzmy, że karierę rajdowca w tym momencie sobie zakończyliśmy. Chodźmy na coś bardziej ciekawszego. Heavy Machinery Delivery. Okej, sprawdźmy to, co to może być. Zobaczcie, tutaj Tomek wziął swoją sylwetkę na akcję. Okej. Deliver the cement mixer, you know, scratching it. Some fallen trees are blocking the road, so you have to use the alternative path. Don't rush. Slow and steady wins. Nie będziemy jechać powoli, ale zmienimy sobie... Wow, wujek Bohun. Normalnie by dochodził. A ciekawe, czy będzie ten cement jakoś tutaj wylatywał z środka. Czy ta beczka, gruszka się obraca? Nie, ona stoi sobie w miejscu, a raczej nie obraca się po prostu. 35 checkpointów. No wujek Bohun na pewno by opowiedział tutaj chyba ósmą historię swojego życia, bo by nakręcił ten godzinek. Tą jazdę w godzinę 48 minut. Ojej, pod górę jest ciężko, ale wujek, no naprawdę. Słuchajcie, jeśli oglądacie filmy u wujka Bohuna, które zresztą polecam, to zaproście go do BMG Drive, bo myślę, że on naprawdę się tutaj sprawdzi, bo będzie miał co potestować. Tu jest dużo. No może sobie wgrać sporo modów na ciężarówki, on modami też lubi się bawić. I sobie pojeździć na różnych mapach, coś porobić i uważać na zderzenia, unikać zderzeń, porobić jakieś takie misje jak ja teraz. Ale słuchajcie, na razie jadę pod górę, jest tutaj aż 35 checkpointów, są one, jak widzę, jak do tej pory gęsto usytuowane, więc na razie nie ma problemów, ale wiem, że tak jest zawsze, bo jeżdżę dużo rowerem, że jeśli jedzie się pod górę, to zaraz będzie ostro z góry, a więc wtedy będzie naprawdę trzeba uważać w moim beczkowozie. Sorry, to nie jest beczkowóz, tylko po prostu gruszka. Beczkowóz to jest takie coś, co wozi szambo, więc pomyliłem się, mind bad. Jedziemy. Okej, okay, tutaj wąsko trochę. W ogóle Beam Engine Drive bardzo dobrze działa, współpracuje z kierownicami, co z kolei pokazał nam ostatnio Hogaty na swoim kanale, bo kupił sobie właśnie kierownicę. Oh my dear. Straszne. Aż ta... O kurde, opony zmieniło z tyłu. Ja dziękuję. Uwaga, weźmiemy go od lewej do prawej. O! Wiecie co? Ja nie jestem dobrym trackerem. Na razie, zobaczmy, o co tu chodzi. Ho, 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 ho! Oh, shit! Oh, man! To będzie fajne! Nieźle go złożyło. A czy może nie tak dobrze jak na wyścigu rajdowym wcześniej, ale i tak spoko. Dobra, trzeba odpowiednio najechać. Zniosło mnie odrobinę w lewo. Mało brakowało, ale fajnie wleciał. Okej, uwaga, uwaga. O, shit. Skumajcie, co tam jest. Nie, ja najpierw sobie podjadę, zobaczę, jak to wygląda. Nieciekawie. Dobra, cofamy. Tyłu. Okej. Okej. Boję się.
Udało się! No to było spoko, nie takie trudne, ale bardzo fajne do wykonania. Dobra, co dalej mamy do zrobienia? Dobra, o, mamy mapkę nawet, wow! Dobra, start. Dobra, escape the portal. This scenario is multiple jumps, speed jumps and jumps. Drive limit damage. Avoid getting stuck. Use the handbrake. Handbrake to get around. Dobra, wszystko wiemy. Mamy czas? Nie. Znaczy jest czas, ale nie mam limitu. Dobrze, to lubię najbardziej. Port escape. Wow! Już po kole, no kurde! Ledwo co wyjechałem ze startu. Ale dobra, jakoś jeszcze się zbiera. Strasznie! Mam kapcia z tyłu. No nie, taka niespodzianka. No już mogli te kolczatki rozłożyć, to by było chyba lepiej. Widział i mógł ominąć, a tam jakieś gówno wystawało, ja nie wiem, jakiś pręt albo coś. Dobra. I tutaj jakoś. Okej. Okej. Git. Wow! Co to ma być? Aha, dobra, beczki można chyba przepchać. Jest, okej. No radzi sobie. O kurde, ale rzuca. No nie gadajcie, że na dwa koła mam flaka. Jakim cudem? Przecież... Jak? Gdzie to kapcia złapałem? Z przodu, z tyłu to widziałam, ale z przodu? Okej, okay, dobra, wiecie co? Nie, zrobimy sobie... O, właśnie tak. No super. Gdzie ja nie zjechałem? Trzeba po prostu zeskoczyć i znowu sobie koła rozwalę. No superowo. Okej! Okay. Byleby jechał do przodu. Z tyłu totalnie zawieszenie rozwalone na jednym kole. Ja pierdzielę. Dobra, damy radę. O kurde! Szyba do wymiany, no ja dziękuję. Na tych autostradach tyle tych kamyczków leci po szybie. Zobaczcie, co mi się z szybą stało. Już czwarta w tym roku. Ja dziękuję. Dobra, ale jeszcze jakoś jadę. Nie jest tak źle. Zderzak mam nadzieję, że mi odpadnie zaraz. I że nie wpadnę przez niego do wody. O, już jest problem. Coś się stało z autem. Strasznego. Tak, to ten zderzak. Och, na szczęście odpadł. Teraz tylko go ominąć. No plastik nie powinien tyle oporu sprawiać, chyba że to nie plastik. Dobra, git. I roz... O kurde, blokada drogowa. Hell no. Hell no, nie zatrzymacie mnie. Yeah. Oh. Jedzie? Jedzie! Niesamowity samochód, to chyba Volvo. Dobra, będzie jump na końcu. Musimy wskoczyć tam. Shit, man. Akcja jak w GTA. Yeah, udało się. No to było fajne, to było fajne. Nie spodziewałem się, że będzie takie fajne. Dobra. Narrow bumpy track. Progressing in difficulty. Oh my god. Musimy uważać. Co to za... Wóz jak wóz. Jezus, mi się tam podniecać. Nie ma czym. Real time. Jedziemy. A co? O kurde, ale buciora ma. Trzeba uważać. Dawaj, ludzie. Dobrze, dobra. Oj, 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 oj. Tutaj taka skarpa troszeczkę po lewej. Ale daje radę, dobra. Przełączymy się na tą kamerę lepszą. Ale buta ma ten samochód. Ja naprawdę tak tylko leciutko z tym gazem, żeby opanować. Okej. Okay. O kurde. Skumajcie. Okej, okay, jakoś dał sobie radę. No, trzeba uważać, bo tu można spaść z tego badziewia. Poszedł. Ej, dobry wóz, naprawdę, fajnie mi się nim jeździć jak na razie.
Można spaść skarpy, te kamienie właśnie są po to tu ułożone i polecieć w drzewo. To jest taki downhill dla samochodów. Zobaczcie, mamy tu single track. Ups, ups, uwaga, spokojnie, spokojnie. Nie mogę tak hardkorowo najechać szybko, ale zawieszenie w tym aucie jest perfekcyjne. Zobaczcie, przejeżdżam przez takie przeszkody, gdzie w poprzednim aucie... Jak tu wysoko! Mam lęk wysokości w grze. Skumajcie, jak tu wysoko jest, jakbym się stąd spierdzielił. Ale fajny widok tak na marginesie. Dobra, spokojnie, spokojnie. Ale się odbija, dobra. Mało brakowało, trochę mnie tam znosiło, czułem. O my god, i co teraz? Próbujmy, próbujmy. Nie było tak tragicznie, jak myślałem. Słuchajcie, ja tym samochodem chyba dojadę bez uszkodzeń. Coś tak czuję. Ja pierdzielę, zawsze to samo. No dobra, jestem przy tej przepaści. Musiałem niestety pojechać od nowa ten odcinek, o kurde, bo mnie wywaliło tak, że nie mogłem się podnieść. To niestety nie GTA 5 i nie da się przy skręcaniu kołami odwrócić, nawet leżąc dachem do dołu, czy kołami do góry. Dobra, spokojnie, spokojnie, myślę, że dam radę, to już naprawdę jest końcówka tej drogi. Chociaż podejrzewam, że na końcu jest trudno. O właśnie, to jest ten kamień wielki, co mi wywalił tutaj. Ale teraz mi pojdzie, pojdzie mi. Dalej, stary. O kurde, mało brakowało. Normalnie, aż mi. Oj, myślałem, że się zesram, aż mi tak latki tak. Kurde, dobra. Dalej. Cholera jasna. Cofaj. To jakieś schodki są dla. Kurde. Kogoś. Dla słoni. Jedziemy, dojedziemy. Okej. No, super, zawiesiłem się. Haha, dla tego auta nic strasznego. Wydostanę się jakoś. Przepaść! Dobra. Okej. I to będzie przedostatni checkpoint tutaj. Nie, jeszcze nie przedostatni. O shit. Poważna sprawa. So immersive. Co się dzieje z moim autem? O, mało brakowało, bym tam spadł w tą przepaść. Ale już jest okej. Dobra. Jednak doświadczenie ze Spin Tires się przydało naprawdę. Mam nadzieję, że już nie będzie takich wielkich problemów jak tutaj były, ale nigdy nic nie wiadomo. Gry potrafią zaskakiwać. Niektóre. No nie róbcie jaj, przecież tu nie ma drogi. Jak mam tu wjechać? Dobra, niskie obroty. Tak! Wow! Słuchajcie, niskie obroty i dojedziesz wszędzie. Pięknie! Udało się. Dobra, ale wiecie co? Jest i ekstra i w ogóle. Ale trzeba jakoś efektywnie zakończyć. Oh yeah. A nie ma nic lepszego na efektywne czy efektowne zakończenie niż poważna kraksa z udziałem bardzo szybkiego samochodu. Więc uwaga. Ale się złożył. Zobaczcie na ten grill, jak fenomenalnie się złożył. Ej, takich uszkodzeń chyba wcześniej nie było, jak ja jeszcze jakiś czas temu grałem w Beam Engine. Nie wiem, czy to zostało dodane, ale fantastycznie się złożył, no skumajcie. Oderwał się ze dwóch stron, jeszcze, ależ pięknie.
No nie gadajcie, taka kraksa i jeszcze to jeździ. I całkiem dobrze. To było poważne zderzenie, naprawdę hardkorowe. No trochę nim buja, zupełnie tak jakby stabilizator się urwał, bo podczas jazdy troszeczkę nim rzuca na boki. Ale spoko, rozpędźmy się tutaj jakoś. Ciężko, nie mogę tak do końca gazu wcisnąć, bo rzuca nim strasznie. O! Gaz! Woo! Ciężko się utrzymać, ale zobaczcie, daje radę. O kurde! Ja dziękuję! Niesamowite! Urwało mi się... Nie, nic się nie urwało, ale to się tak wygięło jak... O kurde! Dobra, zobaczmy, że to jeździ. Obraca się coś w ogóle? Nie, no... W środku jak wygląda? Nie, w środku całkiem spoko. Jaka kanapa wielka! O man... Trochę się tutaj pogniotło to wszystko. No jeszcze powinien jeździć. Kurde, nie takie rzeczy się sprzedawało w Polsce. Dziękuję wam, moi drodzy, że byliście na tym odcinku, gdzie sprawdzaliśmy sobie różne misje w BeamNG Drive. Myślę, że w następnym odcinku również je sobie popatrzymy, bo są dosyć ciekawe. Niektóre, bo niektóre są, jak widzicie, takie nudne, no nie? Jedzie się po prostu i nic. Są nudne i łatwe, ale to ostatnie, co sobie robiliśmy, co wam pokazałem, jest dosyć spoko. Następne też są spoko i też sobie je zobaczymy, ale już w następnych odcinkach, na które was zapraszam. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.